Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu w grze FC24 i po raz kolejny zapraszam też na symulację alternatywną. Oczywiście mówimy tutaj o alternatywnej fazie pucharowej. Symulację meczu Słowacja-Francja. Meczu, którego oczywiście nie będzie miał miejsca, bo już Słowacja odpadła, ale oczywiście jest to alternatywna symulacja, alternatywna faza pucharowa. Więc dlatego też takie spotkanie było możliwe. Przed obejrzeniem odcinka dwie ważne wiadomości. Pierwsza jest taka, może nawet trzy, ale pierwsza jest taka, że wbijemy 1000 subskrypcji do końca lipca. Byłoby mi miło bardzo, gdyż będzie to mój taki cel. Ale przy okazji oglądamy filmy do końca, bo gdzieś tam pozwoli mi to odblokować wspieranie kanału, a z tego zarówno ja, zarówno wy, ludzie oglądający, będziecie mieli z tego korzyści. Druga rzecz, zapraszam na Instagrama, gdzie raz po raz pojawiają się jakieś super fotki ze mną, ale częściej można tam zobaczyć jakieś takie refleksje, przemyślenia, to na relacjach związane z aktualnymi mistrzostwami Europy i konkretnymi meczami, które w danym momencie się dzieją. Także zapraszam serdecznie na Instagrama, link w opisie, a raczej nick macie, więc tam jest chyba Patryk Osik podłoga. Ten Patryk Osik w ogóle zniknie w momencie, kiedy wbijemy 1000 subów, ale nie, spokojnie, to nie jest zniechęcenie. W sensie zmiana będzie jeszcze lepsza. Właśnie nie na gorsze, będzie jeszcze lepsza. Taki jest plan, więc wbijamy 1000 subskrypcji i lecimy z meczem Słowacja-Francja. Witam nas serdecznie, Olympia Stadion Berlin, ja też witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie ćwierćfinałowe, w którym zmierzą się Słowacy z Francuzami. Oczywiście, jak to spotkanie ćwierćfinałowe, ale ogólnie fazy pucharowej, tutaj nie ma miejsca na potknięcia, gdyż każde potknięcie, każda porażka tak naprawdę daje odpadnięcie, bo albo awansuje się dalej, albo odpada się. Nie tak jak w fazie grupowej, że gdzieś tam remis może jeszcze dać szansę na przejście dalej. Tutaj albo się wygrywa, albo się odpada, więc naprawdę trzeba się postarać. A Słowacy mają dzisiaj bardzo wymagającego rywala, wicemistrzów Europy oraz mistrzów świata z 2018 roku i także wicemistrzów świata z 2022 roku. Czeka nas skład Słowaków. Nie, już składy. Skład reprezentacji Słowacji w tym meczu dalej postawili na formację 4-3-3 w bramce Dubravka, w obronie Hanczko, Skriniar, Wawro oraz Pekarik. W pomocy mamy Dudę, Lobotkę, Kuczkę, a atak to Haraslin, Bożenik oraz Szranc. Zobaczymy, jak dzisiaj zaprezentują się Słowacy, którzy ku zaskoczeniu wielu kibiców zaszli bardzo daleko w tych mistrzostwach Europy. Jeżeli mowa o Słowakach, to oni co prawda wyszli z trzeciego miejsca, ale jednak udało im się wygrać jedną finał i przejść dalej. Z trzeciego miejsca z punktami, no pierwszy, przepraszam, z pierwszego miejsca z 5 punktami, nie lepszy bilans od Belgów. Bardzo zaskoczyli już w samej grupie. Ale skład Francuzów, oni klasycznie również, formacja 4-3-3 w bramce Maignan, w obronie Hernandez, Saliba, Upamecano oraz Koundé, w pomocy Tchouaméni, Griezmann oraz Kanté, w ataku mamy Barcole, Mbappé i Dembele. Mbappé w swojej charakterystycznej masce, która jest spowodowana tym, że w meczu z Austrią złamał sobie nos, więc jakby ten nos musi chronić, ale nie jest to też na tyle poważna kontuzja, żeby nie mógł zagrać w tym meczu. Więc rozpoczynają teraz Francuzi. Koundé.
Dembele do Griezmana. Ten już szybko dostrzegł Tchouaméniego, jest przy nim Lobotka. Do Barkoli. Z powrotem Tchouaméni. Saliba. Francuzi wyszli z drugiego miejsca chyba. Z pierwszego, na drugim miejscu Polska, 7 punktów. Jeżeli mamy film oznaczony jako alternatywna faza pucharowa, to chyba jest to jasne, że będzie inaczej niż w rzeczywistości. Griezmann, Theo Hernandez. Jest tam spalony. Więc no oczywiście sędzia zatrzymał tę akcję. O, znowu będziemy się kłócić o milimetry. No to jest to. Jaki war, jaka taka gra. No, w sensie to dosłownie. Czy był taki jeden spalony? Mi się wydaje, że oczubek nogi to zabija gdzieś tam piękno futbolu. Ja rozumiem, że no jest spalony ewidentny. Znaczy, może nie ewidentny, ale jest. I nie masz co się kłócić, czy spalony był ewidentny, czy nie taki jednoznaczny. Ale z drugiej strony, jak nie było VAR-u, takie spalone nigdy nie miały miejsca. Bo żadne oko sędziego nie byłoby w stanie dostrzec takiego spalonego, więc jest to dość kontrowersyjny temat i części osobom to się podoba, części nie. To jest moim zdaniem bardzo duży minus VAR-u, ale skoro VAR wynajduje tak naprawdę takie spalone, no to znaczy, że one są. Bo VAR gdzieś tam sprawdza to dokładnie. Duda. Naciskany przez obrońcę. Kuczka do Szramca. Szramc zatrzymany przez Bakole, ale bardzo dobrze dzisiaj Słowacy też się prezentują, bo Słowacy walczą i Słowacy mają już pierwszą swoją akcję, taką poważniejszą, i zaraz będzie kolejna, bo mamy rzut rożny, który będzie wykonywać oczywiście Lukasz Haraslin, były zawodnik Lechii Gdańsk, obecnie Sparta Praga. Jest dośrodkowanie, ale broni to Mainoo. Kurczę, znowu dzisiaj inny styl komentowania. Ja codziennie inny styl komentowania prezentuję. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale kurczę, muszę znaleźć taki bardziej swój styl. Griezmann, Barcola, Griezmann. Griezmann zagrywać chciał, ale zatrzymał to Skriniar. Lobotka do Bożenika. Wycofanie do Lobotki. Duda, Haraslin, Duda, Lobotka. Wykazują duże starania teraz Słowacy, a wiedzą, z jakim rywalem oni grają. Kuczka do Szranca. Już przy nim Theo Hernandez. Bożenik. Szybka strata przy piłce Francuzi. Na pewno nie jest już to ta sama jakość, co wicemistrzów świata, czy wcześniejszych mistrzów świata z Rosji, ale wciąż jest to klasowa drużyna, która potrafi wygrywać ważne mecze, nawet z zespołami potencjalnie słabszymi, które gdzieś tam, tak jak Słowacja, potrafią zagrozić. Teraz piłka odbita od oczywiście nóg zawodnika Słowacji. Będzie rzut rożny, ale teraz strzelał Griezmann. Kolejny rzut rożny, a tym razem dla Francuzów. Do Griezmanna już podchodził jeden z zawodników. Jest tam, wybijają to Słowacy. N'Golo Kanté. Dembele zatrzymany przez Kuczkę. A Kuczka się przy piłce utrzymał. To jest bardzo ciekawa sprawa. Teraz Szrance ucieka. Teraz Upamecano. Nie ma tam nikogo do zagrania. Szrance będzie próbował dribblingiem. Piłka wyszła za linię autową, za linię bramkową. Nie bramkowa, za linię autową. I będzie kolejny rzut rożny dla Słowaków. Słowacy, którzy przyszli tutaj po coś do tej fazy pucharowej, bo jednak wyszli z grupy z pierwszego miejsca z 5 punktami dzięki lepszemu bilansowi od Belgii. Pierwsze miejsce. No niesamowite, zobaczymy. Haraslin. Haraslin w poprzednim meczu bardzo słabo gdzieś tam zagrał, znaczy nie w poprzednim, w symulacji meczu Słowacja-Szwajcaria. Nie Słowacja-Szwajcaria, tylko Anglia-Słowacja. Dlatego mówię w poprzednim, bo się pomyliłem. W tej właściwych meczów, ale teraz przy piłce Ousmane Dembélé, Mbappé, to on zwykle na ataku, ale dzisiaj na skrzydle. Mbappé! Dubravka, to jest jego świetna interwencja. On już w meczu ze Szwajcarią świetnie się pokazał, gdzie Słowacy zwyciężyli 1 do 0.
I Antoine Griezmann z rzutu rożnego. Jest tam Dembele, wybija to kuczka. Kante, Dembele. Ustawili się w szykach obronnych, teraz Słowacy, ale tam Luka Mbappé. Świetna interwencja Dubrawki. Zatrzymuje strzał tego napastnika francuskiego. Teraz nie zawodnika PSG, bo z PSG odchodzi. Potencjalnie się mówi o przejściu do Realu Madryt. I chyba ten transfer jest już nawet potwierdzony, bo w pewnym etapie przestałem to śledzić, ale chyba już jest ten transfer potwierdzony. Teraz Słowacja po raz kolejny. Andrzej Duda, świetna interwencja, ale jeszcze N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté i Kucho. Francja nie jest w stanie zagrozić w jakiś sposób Słowacji. Nie dość, że silna obrona, mocna obrona, to jeszcze w świetnej formie bramkarz, ale Słowacy z kolei w ofensywie niezbyt im idzie. Zobaczymy, jak pokażą się w drugiej połowie. Byłoby niesamowitym zaskoczeniem, gdyby to Słowacy wygrali to spotkanie przecież z wicemistrzami, z aktualnymi wicemistrzami świata. Od środka Słowacy, zaczynamy drugą połowę. A Słowacy do tej pory grają bardzo dobry futbol, ale tylko w defensywie. Nie pozwalają Francji rozegrać jakiejś akcji bramkowej. Oczywiście pojedyncze się zdarzały, ale w tych sytuacjach świetnie zaprezentował się Martin Dubravka. Z kolei w ataku również bardzo dobrze atakują, ale też nie są w stanie wykończyć, dlatego też mecz bardzo wyrównany. Bożenik, ta piłka mu ucieka. Saliba. Saliba do Koundé. Koundé. Upamecano. Tchouaméni. Do Griezmana teraz. Już przy nim dwóch zawodników ze Słowacji. Grają między sobą. Teraz zagranie do Kanté. Griezmann. Tchouaméni. N'Golo Kanté. Stosują bardzo mocny pressing teraz Słowacy. Francuzi mieli problem z wyjściem na połowę Słowaków, ale to teraz im się udało, ale muszą znowu wycofywać się. Saliba, Griezmann, ponownie Griezmann, znalazł tam teraz Barcole i troszeczkę miejsca się zrobiło teraz w strefie, tak naprawdę na połowie Słowaków, ale już szybko odbierają tak naprawdę tę piłkę Słowacy. Przy piłce Andrzej Duda. Strata piłki, po raz kolejny Francja. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann i zatrzymuje to Pekarik. No chyba nie skłamię, jeśli powiem, że tutaj może dojść do dogrywki. To znaczy nie pomylę się, bo naprawdę mecz bardzo wyrównany. Schodzi Kuczka po całkiem dobrym meczu, aż dwie zmiany w drużynie słowackiej. Co się tutaj dzieje? Jeszcze we Francji zmiana, w jego miejsce Benesz, w miejsce Kuczki, ale zobaczymy teraz wszystkie zmiany po kolei, bo po numerkach, no, nawet nie widziałem, bo to tak szybko się wydarzyło. A nie, jednak jedna zmiana w drużynie słowackiej. Rabiot w miejsce Kanté, jeśli chodzi o Francję, ale tam jakiś błąd chyba gry. Andrzej Duda, Haraslin, szybko grają Słowacy. Haraslin próbował na skrzydle, ale już tam przy nim obrońcy. Bożenik do Hanczko. Haraslin, Andrzej Duda, dobrze to zrobił, jeszcze tam Bożenik, ale do piłki zdążył Maignan, nie ma bramki i Francuzi z kolejną akcją, ale już pressingiem wyszli Słowacy i prawie odebrali tę piłkę Francuzom, jednakże wciąż utrzymują się oni przy piłce. Griezmann, Rabiot, na razie rozgrywają we własnej połowie boiska, nie mogą wyjść dalej, świetnie ustawieni teraz Słowacy, Griezmann. No troszkę tutaj się udało znaleźć miejsca. Griezmann próbował zagrywać do Barcoli, ale już tam był Pekarik. No, fatalne zagranie zresztą. Laszlo Benes do teraz do Pekarika. Lobotka. Benes. Pekarik. Teraz grają sobie. Też nie mogą przejść za bardzo dalej. Benes. Wycofuje teraz do Wawro. Benes, Bożenik, ponownie Benes, ale piłkę tracą Słowacy i już przy piłce Francuzi, Griezmann, Mbappé,
Mbappé ma swoją szybkość, ale szybko zatrzymany także przez Milana Skriniara. Pekajk. Na razie na własnej połowie boiska rozgrywają Słowacy. Wyszli troszkę dalej. Bożenik, Lobotka, Henry, Duda. Szybko przyjmie to Francja. Kunde. Rabiot. Griezmann. Jest okazja dla Francuzów. Dembele. I już przejęli Słowacy. Kontratak. Duda do Bożenika. Bożenik, Benes. Benes. Laszlo Benes. Stracili, ale szybko odzyskali. To jest koniec pierwszej połowy, tak? Czy drugiej już? Bo jeżeli drugiej, to jest koniec drugiej połowy. Będziemy mieli dogrywkę, tak samo jak to mówiłem. Bardzo dobrze, czyli się nie myliłem. Gra naprawdę obu drużyn nie powalała, chociaż Słowacy i Francuzi jak najbardziej się starali, ale dochodzić będzie, dojdzie teraz do dogrywki. 90. minuta spotkania i drużyny wracają na boisko, bo mecz jeszcze nie rozstrzygnięty w tym regulaminowym czasie gry. Hernandez. Jeszcze w drużynie słowackiej zmiana w miejsce Lobotki, wchodzi Szuszlow. Czyli jednak S to S. Może i tak. Albo Szuszlow. Szuszlow chyba. Ale teraz aut dla Francji. Słowacja, jeśli chodzi o posiadanie piłki, no niewielka przewaga nad Francuzami, te 2% może. Strzałów celnych oddali więcej Francuzi. Theo Hernandez, Kylian Mbappé, Griezmann, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Griezmann, Griezmann, teraz bardzo dobra okazja tak naprawdę, ale szybko zatrzymali to Słowacy, Szuszlow, Benes. Jednak Benes się czyta. Poprawcie mnie, jeżeli któreś z tych wymów było po prostu niepoprawne. Bekarik. Schranz. Bożenik. Stracili tę piłkę w ofensywie. Teraz Słowacy. Griezmann. Griezmann biegnie już przy nim. Skriniar. Podanie do Dembele. Świetnie zagrali. Teraz Mbappé. Kylian Mbappé. Już zamknięci, nie wiedzą za bardzo co zrobić, ale Mbappé cały czas przy piłce, zastanawia się, dobrze tam wyszedł Mbappé, Dubravka, on, jeżeli tutaj Słowacy wygraliby to spotkanie, to on powinien zostać MVP meczu, bo on naprawdę ratuje Słowaków w naprawdę trudnych sytuacjach. Bożenik próbował trochę wejść dalej, ale zatrzymał to u Paneka, no i pierwsza część dogrywki za nami, również wynik remisowy, również ten mecz nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Zobaczymy jeszcze drugą część dogrywki. Druga część dogrywki już się rozpoczęła. Przy piłce Słowacy, Benes, Szuszlow. Jeszcze w miejsce Bożenika przed Strzelec, taka no zmiana trochę, no jeszcze Tchouaméni szedł i Mavinga, tutaj raczej zmiana taka ze względu na zmęczenie zawodników, bo przecież oni już 108 minut grają, to jest prawie 2 godziny, to jest prawie 2 godziny grania, no to naprawdę męczy i no nie dało się tego jakby wytrzymać, więc dużo zmian, a to nawet nie zmiana taktyczna, tylko faktycznie zmiana ze względu na zmęczenie zawodnika. Strzelec. Strzelec zatrzymany. Czy dojdzie do rzutów karnych? Które potencjalnie mogą wygrać Francuzi, ale dużym zaskoczeniem byłoby wygrana Słowaków. Teraz Skriniar zatrzymał kolejną akcję Francuzów. Doskonale ustawieni w defensywie Słowacy nie pozwalają Francuzom przejść dalej, przejść gdzieś tam w pole karne, doprowadzić do akcji. Chyba że do takiej sytuacji dochodziło, to świetnie, świetnie zaprezentowywał się tutaj Dubravka, który interweniował w wielu ważnych dla Słowaków sytuacjach, które ważne dla Francuzów. Szuszlow, okazję. Saliba to zatrzymał. Jeszcze Szuszlow próbował, ale piłka wyszła na aut bramkowy i wznowi to Maino. Zostało ostatnie 5 sekund. 3, 2, 1, 0 i doliczy jeszcze sędzia troszkę czasu, czasu na pewno, a to tylko minuta w zasadzie. To minuta, w której może się wiele wydarzyć, no bo
mecz Anglików z Hiszpanami. Tam mieliśmy chyba w symulacji, no właśnie, w ostatniej minucie strzelonego Watkinsa, ale koniec. Mamy rzuty karne. Jeżeli naprawdę no 90 minut nie rozstrzygnęło tego meczu, również dwie części dogrywek, no i będziemy mieli rzuty karne, które naprawdę mogą, w nich może się wydarzyć tak wiele, że no naprawdę równie dobrze może wygrać to Słowacja, albo karne mogą toczyć się bardzo długo. Karne są nieprzewidywalne, zobaczymy. Pierwszy do jedenastki będzie podchodził Andrzej Duda, walczy teraz z Maignan i gol 1 do 0. Zobaczymy, czy odpowie teraz Kylian Mbappé kontra Martin Dubravka i tym razem bramka. Martin Dubravka jednak nie obronił, choć wierzyli w niego Słowacy, w samym meczu dobrze się pokazywał. Broni to Maignan, szkoda, bo już Słowacy prowadzili. Griezmann i gol 2 do 1 i Francuzi obejmują prowadzenie. Laszlo Benes. Jest gol 2-2. Dembele, jeżeli to strzeli, no to już tam odbiera kolejną drogę, ale teraz Dubravka, świetna interwencja. Teraz Szranc i gol 3-2. Na razie sytuacja oczywiście się wyrównuje, chyba że teraz obroni Dubravka Rabiot. Gdyby się teraz rzucił Dubravkę, ale on myślał, że ta piłka poleci do środka. Szuszlowi gol prosto w okienko 4-3. I karny decydujący, jeżeli teraz Coman nie trafi, Słowacy znajdą się w półfinale Mistrzostw Europy 2024. Kingsley Coman, gol 4 do 4. Teraz Lukas Haraslin, czy on to strzeli? Lukas Haraslin, no w środek, ale nie w stanie tego obronić Dubravka. Kolejny bardzo ważny karny dla reprezentacji Francji. Na razie prowadzą Słowacy. Czy wyrówna? Kamavinga i co? Martin Dubravka! On daje tą interwencją awans do półfinału dla reprezentacji Słowacji. On grał całkiem dobry mecz. Nie całkiem, on grał wybitny, niesamowity mecz. 120 minut świetnej gry, a teraz jeszcze broni dwa karne w tej serii rzutów karnych i eliminuje reprezentację Francji z turnieju. No niesamowite, no. To jednak Słowacy zagrają w półfinale, choć nie byli wskazywani jako faworyci. I to jest tyle. Francuzi jadą do domu, Słowacy w półfinale Euro 2024. Niesamowita historia. To już tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. I do usłyszenia jeszcze dzisiaj w ostatnim ćwierćfinale alternatywnej fazy pucharowej.